Dzisiaj ogłoszenia inżynieriadialne? Inżynieria... W każdym razie ogłoszenia, co nowego w inżynieriadzie. Cześć, witam wszystkich na tym moim kanale. Dzisiejsze ogłoszenia to co nowego, ciekawego się dzieje na stronie inżynieriada, czy w ogóle na moim kanale. Po pierwsze, jak pewnie zauważyliście od kilku filmów, staramy się zwiększyć ilość osób, które interesują się tym kanałem. Chcemy przejść z 3,5 tysiąca mniej do 10 tysięcy subskrybentów, a może nawet do 100 tysięcy subskrybentów. Zobaczymy, jak nam dobrze będzie szło. I dlatego też zwiększamy ilość kanałów, gdzie będzie podana informacja. Dlatego w tej chwili została założona grupa Inżynieriada, dzięki czemu możecie w łatwiejszy sposób się komunikować tutaj z zespołem, zadawać pytania, prowadzić dyskusje. Tam pewnie niedługo na przykład pojawią się dyskusje na temat na przykład co zrobić, żeby zostać inżynierem kosmicznym, bo już tutaj się koledzy tutaj i słuchacze czy tam widzowie tym tematem już tutaj zainteresowali. Szczegóły znajdziecie w linkach tutaj poniżej. Oczywiście zawsze zachęcam do subskrybowania na YouTubie. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, bo tylko jak klikniecie dzwoneczek, to tą informację, to w ogóle dostaniecie informację, że taki film się pojawił. Bez dzwoneczka to tylko wam się pojawi gdzieś tam na listach, daleko sami musicie szukać. To samo jeżeli chodzi o Facebooka, jeżeli polubiliście sobie fanpage Inżynieriada, to też nigdy nie dostaniecie żadnej informacji o tym, co się nowego pojawiło. Taka jest nowa polityka Facebooka, więc jeżeli chcecie, żeby się ta informacja wam pojawiała, to musicie zaznaczyć najpierw w opcjach wyświetl najpierw i wtedy te informacje raz, dwa razy w tygodniu się będzie wam tam pojawiała. Jeśli ktoś się gdzieś zgubił, zawsze zapraszam na stronę inżynieriada.pl, gdzie te wszystkie informacje, jak dotrzeć do różnych kanałów są zawarte. Są tam proste przyciski, żeby tam polub sobie, dołącz i tym podobne, i podobne. Zespół się nam powiększa. Jeśli zauważyliście w tej chwili jakieś nowe grafiki w naszych produkcjach, to te grafiki wychodzą z pod ręki Mileny. Milena właśnie dołączyła do zespołu Inżynieriady. Ja generalnie w tej chwili się zaczynam rozglądać może za tym, ponieważ ja mam bardzo mało czasu. Ilość materiału, który nakręciłem, rośnie, a nie ma go kto na przykład montować. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na przykład pomóc tutaj w zespole Inżynieriady i na przykład montować materiały albo w inny sposób pomagać, to zapraszam do kontaktu. Pracy zawsze się znajdzie. Więc jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę właśnie tutaj od kontaktu właśnie z inżynierami kosmicznymi, no to zapraszam i tyle. I to chyba tyle w tym takim krótkim telegraficznym skrócie. Jutro pewnie zobaczycie kolejny odcinek Inżynieriady, który będzie już o tym to zobaczycie się już jutro właśnie między innymi z grupy Inżynieriada. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!